10. Bazy na wyspach. Na mapie znajdziecie kilka lokacji z kawałkiem lądu otoczonym wodą, co jest wygodnym miejscem do zbudowania bazy, bo totalnie nie będziecie musieli przejmować się najazdami kanibali. A do transportowania kłód wystarczy, że postawicie tyrolkę, a przemieszczanie się nie będzie żadnym problemem. Chociaż niektórzy gracze wolą zbudować kładkę łączącą wyspę z lądem, co jest możliwe do stworzenia tylko w zimę, kiedy woda zamieni się w lód. Fajnie wygląda też obrona, na przykład w postaci palisady, która raczej się nie przyda, chyba że dodadzą do gry pływające kanibale. Terenu nie jest dużo, ale wystarczy na zbudowanie wszystkiego, co potrzebujecie. Taką bazę łatwo jest też oświetlić w nocy, co wygląda fenomenalnie. Jeżeli chcielibyście wybudować tu swoją bazę, to na ekranie wyświetla wam się lokalizacja jednej z takich wysp. Jeszcze szybkie podziękowania za to, że lajkujecie moje filmy. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji i zapraszam do oglądania. 9. Bazy przy wodospadzie. Tak jak wcześniej wspomniałem, fundamenty do takiej bazy możecie wybudować tylko w zimę, ale woda równie skutecznie będzie chroniła was przed kanibalami. Do tego możecie zbudować przejście nad wodospadem, co już jest w ogóle mistrzowskim wykorzystaniem terenu. Duże uznanie mają ode mnie też małe domki wybudowane nad mniejszymi wodospadami, co nie wymaga aż tak dużo pracy, a efekt końcowy jest bardzo zadowalający. Niektórzy gracze mają własne pomysły na wykorzystanie tego krajobrazu. Tu na przykład widzicie fajną bazę pod wodospadem, ale z dobudowanym zejściem, plus jest świetnie oświetlona. I trzeba przyznać, że budowanie w tej grze z każdym update'em staje się coraz lepsze. Tutaj widzicie jeden z fajniejszych wodospadów, które polecam wam do zamieszkania. Lokalizacja GPS wyświetla wam się na ekranie. Życzę udanego budowania. 8. Bazy na półwyspie. Idąc plażą, szczególnie z tyłu wyspy, spotkacie kilka półwyspów, które idealnie nadają się na zbudowanie bazy, bo wystarczy oddzielić się tylko ścianą z jednej strony, a z pozostałych będzie otaczać was woda. Sam wybrałem takie miejsce do budowy bazy, ale popełniłem jeden błąd, przed którym chcę was ostrzec. Wybrałem zbyt duży półwysep i mimo zbudowania wielkiego muru, kanibale respią się w środku i atakują moją bazę. Jako że bronicie się tylko z jednej strony, to warto zbudować solidną obronę przy bramie z wykorzystaniem kolców, które będą dziesiątkowały mutantów. Do tego wszystkiego warto dołożyć system tyrolek, sięgający przynajmniej do najbliższego spota z walizkami, żeby móc szybko podróżować po mapie. To miejsce, w którym mieszkam i które widzicie teraz, możecie znaleźć na podanym GPS-ie. A niedługo, jak dobiję setny dzień, nagram film, jak dokładnie oprowadzam was po moim świecie. Także zostawcie dzwonek na kanale, żeby film was nie ominął. 7. Bazy przy rzece. Widzicie właśnie mały, prosty domek, który jest zwykły, ale wygląda naprawdę dobrze, ze względu na wybudowanie go nad rzeką, dzięki czemu powstał efekt, jakby woda wypływała spod budynku. Chociaż nie wszystkie rzeki efektywnie transportują drewno, to wybudowanie domu na takiej, gdzie działa to poprawnie, daje wam fajną opcję na zbieranie bali. Budujecie na rzece dom lub zabudowujecie go na przykład dobrze komponującym się mostem, a ścięte kłody będą płynęły prosto na waszą bazę, potem wystarczy tylko dać polecenie Winowi, żeby zaniósł je w odpowiednie miejsce. Niektórzy nawet łączą rzekę z mini wodospadem, a dokładniej z miejscem, z którego zaczyna wypływać rzeka, co też bardzo fajnie się komponuje. Także polecam wam rzeki na wybudowanie bazy, bo jest to fajne połączenie wyglądu z wydajnością. A jakbyście chcieli zamieszkać przy jednej z niewielu rzek, która bez problemu transportuje kłody, to polecam wam tą z tyłu wyspy, która ciągnie się aż od szczytu lodowej góry. Niedaleko na plaży znajdziecie również największą wioskę kanibali, na którą składają się 3 osobne wioski, a możecie tam znaleźć dużo jedzenia i amunicji. Jakby ktoś miał problem ze znalezieniem tej rzeki, to wyświetla wam się teraz jej lokalizacja, a my przechodzimy do następnych punktów. 6. Bazy na plaży. Wiem od wielu moich widzów, że swoją pierwszą bazę w The Forest budowali na plaży przy jachcie lub przy świętym drzewie, tak jak i zresztą ja. Dlatego plaża w sąsie będzie zawsze fajnym pomysłem, bo z jednej strony zawsze będziecie odgrodzeni oceanem, którym możecie łowić ryby lub szukać ostryk. Poza tym na plaży często wypływają żółwie, które dają pożywienie, ale również skorupę, z której możecie zrobić zbiornik na wodę, lub pułapki, które będą one-shotować kanibali. Jeżeli chcecie zamieszkać na plaży, to polecam wam miejscówkę obok pomarańczowego pontonu, w którym będzie odnawiał wam się darmowy pistolet. A najlepiej wybudować się zaraz obok w małym obozie na plaży, gdzie będziecie mieli stałe zapasy z odnawiających się skrzynek, a także głośnik z muzyką, która na pewno uprzyjemni pobyt w bazie. Możecie kombinować na przykład częściowo budując się w wodzie lub budując wysokie oświetlone budynki w stylu latarni morskich, tylko wtedy uważajcie, żeby nie przyciągnęły pioruna. Jak ktoś nie zna wcześniej przedstawionej lokacji na plaży, to dokładnie pokażę
pokazuję, jak tam dojść na moim filmie. Jak znaleźć pistolet w mniej niż minutę. Link w opisie, zapraszam do obejrzenia. 5. Bazy przy jeziorze. Były bazy przy rzece, to teraz powiem wam o bazach przy jeziorze, które można fajnie wykorzystać, budując rampy do wody. Które aktualnie nie mają większego zastosowania niż łowienie z nich ryb, ale fajnie wyglądają i może będą miały większe zastosowanie, jak do gry zostaną dodane łodzie. W każdym razie bazy naprawdę fajnie komponują się z przyrodą, zachęcam was również do wykorzystania pomysłów budowlanych, które upatrzycie w bazach na tym filmie. Jezioro zapewni wam wystarczająco pożywienia, a także wody, która również nadaje się do picia. Jedynym problemem tego miejsca jest sezonowość, bo w odróżnieniu do rzek, w jeziorach woda zamarza, a wy jesteście skazani na korzystanie ze spiżarni. A jak traficie na naprawdę ciężką walkę, której nie możecie wygrać, to zawsze możecie się schować w wodzie przed przeciwnikami. Dlatego pamiętajcie o budowie porządnych murów z palisady oraz dostawiajcie nowe pułapki, zamiast za każdym razem walczyć wręcz. Standardowo na koniec polecam wam fajne jeziorko, do którego dodatkowo wpływa rzeka. Lokalizacja wyświetla wam się na ekranach. 4. Domy na drzewie. Pewnie każdy z was już widział mema z Kelvinem, który ścina drzewo razem z domem. Dobra informacja jest taka, że błąd został już naprawiony, więc bez problemu możecie mieszkać na drzewach. Chociaż niektórzy gracze potrafią ściąć drzewo, zostawiając sam lewitujący dom. Szczerze przyznam, że nie wiem, jak to zrobili, ale jak ktoś z was wie, to możecie podzielić się w komentarzu. Dobrze wyglądają też obudowane domy na drzewie, stworzone bardziej w niestandardowy sposób, co otwiera kreatywne możliwości. Możecie też zbudować całą bazę domów na drzewach połączonych ze sobą za pomocą kładki lub wybudować wiele domów na drzewie razem z platformami postawionymi na ziemi. A jeżeli chcecie pochwalić się swoją bazą na drzewie lub jakąkolwiek inną, to możecie podzielić się zdjęciami na Discordzie, link w opisie, zapraszam. 3. Bazy na szczycie góry. Udało mi się znaleźć tylko kilka zdjęć z bazami wybudowanymi na szczycie góry, ale trzeba przyznać, że widok jest niesamowity. I mimo że rośnie tu niewiele drzew, to dzięki transportowaniu płyt tyrolką, budowanie na zimie nie jest tak hardkorowe jak w pierwszej części gry, gdzie było bardzo mało drzew, więc trzeba było latać przez pół mapy, żeby napełnić jedne sanki. Jeżeli lubicie budować balkony, to polecam ustawiać je na szczycie góry lub innym wysokim szczycie, gdzie będą fajnie się komponować. Jest to też sam środek mapy, więc wszędzie macie równie blisko, możecie szybko zjeżdżać na dół za pomocą sanek, wybudować system tyrolek, którym dotrzecie do każdego najpotrzebniejszego miejsca, lub najprostszym rozwiązaniem będzie lot lotnią, chociaż powrót może być trudniejszy, jeżeli nie macie opanowanego latania do góry. Budowanie w tej lokacji wymaga dużo czasu i cierpliwości, ale możecie zbudować naprawdę niesamowite projekty, dlatego budowanie tutaj polecam tylko dla najwytrwalszych graczy. 2. Bazy na lądzie. Największy plus takich baz to las dookoła, dzięki czemu ścinacie drzewo, a te ląduje prosto pod bazą. A największym minusem jest brak obrony naturalnej, przez co musicie odpierać ataki z każdej strony. Chyba że wybudujecie się na przykład pod ścianą góry, co zawsze oszczędzi wam trochę kłopotów. Otwarta przestrzeń najlepiej nadaje się do budowania zamków, wzmocnionych dodatkowymi fortyfikacjami obronnymi. Warto poza murem zbudować wieże, które zapewnią przewagę wysokości i łatwe strzelanie headshotów. Tutaj możecie zobaczyć fajnie wybudowany dwór z elementami obronnymi, który robi niemałe wrażenie. Jak już zbudujecie swój dom, to warto zabudować pobliski teren, stawiając mosty, budowle, farmy i inne rzeczy urozmaicające okolice. Podsumowując, pod względem obrony, budowanie na otwartej przestrzeni to słaby pomysł, ale pod względem dostępu do surowców i budowania oferuje bardzo duże możliwości. 1. Bazy na wodzie. Wspomniałem wcześniej o bazach na rzekach i wodospadach, ale nie mówiłem nic o bazach wybudowanych na wodzie. Takich jak ta, która jest naprawdę niesamowicie zrobiona, a dodatkowo posiada aż 3 połączenia z lądem. Na tym zdjęciu widzicie ładny dom połączony wodnymi fundamentami, ale najbardziej spodobało mi się wykorzystanie włóczni i roślin do ozdobienia poręczy przy chacie. Tu zobaczcie na niesamowite kombo z wykorzystaniem wodospadu i jeziora, a do tego w tle kawałek dalej widzimy wybudowany nad rzeką most. A z lewej strony jeszcze jest postawiony mały zamek, co sprawia, że jest to dla mnie najlepsza baza ze wszystkich, które dzisiaj widziałem. Możecie też wykorzystać krótkie, zaostrzone bale, ledwo wystające nad wodą, co też stworzy bardzo ładny efekt wizualny. Pamiętajcie, że jak chcecie budować na wodzie, to najpierw musicie poczekać, aż nadejdzie zima i wtedy na lodzie będziecie mogli postawić fundamenty, które posłużą do dalszej budowy.
To już wszystko, jeżeli stworzycie jakiś fajny, kreatywny świat, to możecie pochwalić się zdjęciami na naszym Discordzie lub grupie Facebook. Wybiorę najlepsze światy, które mi wyślecie i stworzę film z oceniania baz kilku widzów. Tak więc subskrybujcie, żeby nie przegapić tego filmu, dziękuję za wszystkie zostawione łapki w górę, a jak macie ochotę na więcej, to zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale.